Cześć! W dzisiejszym odcinku zrobimy test lasera Nivel System CL 3D. Zapraszam do oglądania. Nivel System CL 3D jest to bardzo popularny model lasera 3x360. Nasz sklepowy bestseller, jeśli chodzi o lasery 3x360, ponieważ jego cena do jakości jest jedna z najlepszych na rynku. I tak, urządzenie, jak już w unboxingu omawiałem, ale dla tych, co nie widzieli, czarna część jest częścią ogumowaną, żółta jest to plastik. Plastik taki dobrej jakości, no nie jest to ani taki tani plastik, ani nie jest to też obudowa jakości, jaką ma DeWalt czy Bosch, ale no wszystko tutaj jest raczej spasowane prawidłowo, nie ma żadnych rzeczy, do których można by się przyczepić. Urządzenie klasycznie zbudowane, czyli trzy kopułki osłaniające stożki, które rozpraszają nam wiązkę. Na jego lewym boku blokada, tak, mechaniczna. Na górze znajduje się panel sterujący. W tym modelu jest to panel dotykowy. Przycisk laser zmienia nam sekwencję, obok jest to przycisk włączania trybu z odbiornikiem. Włożę akumulator i pokażę Wam, jak to działa. W pakiecie dostajemy akumulator litowo-jonowy 2600 mAh, czyli wkładamy sobie go tutaj. Urządzenie możemy włączyć tak, że odblokowujemy kompensator, wtedy załącza się praca diody poziomej i poprzez naciskanie przycisku laser załączamy kolejne wiązki, czyli mamy sam poziom, jeden pion, dwa piony i wszystkie trzy. I kolejne przyciśnięcia powodują, że ta sekwencja się powtarza. Urządzenie posiada blokadę, ale posiada także włączenie na trybie zablokowanym, dlatego tutaj mamy kłódkę odblokowaną, zablokowaną i możemy poprzez przytrzymanie przycisku laser włączyć zasilanie i pracować w skosach. Wtedy urządzenie informacyjnie co jakiś czas po prostu pulsuje, żebyśmy pamiętali, że po włączeniu w tym momencie nie jest to poziom, tak? To jest takie zabezpieczenie, żeby nie wykonać pracy nieprawidłowo. Po włączeniu przycisku pracy z odbiornikiem pojawia nam się tutaj dioda. Linie są lekko bledsze, a urządzenie tak naprawdę zaczyna pulsować z wysoką częstotliwością, co są w stanie zobaczyć detektory laserowe. Urządzenie CL 3D po tym liftingu dostało drugi gwint. Wcześniej mieliśmy tylko mały gwint, teraz mamy mały i duży gwint dostępne. Mamy też podwójne zasilanie, czyli ten akumulator, który już tutaj przed chwilą włożyłem, oraz specjalny zasobnik i baterie, tak abyśmy mogli korzystać sobie z urządzenia bez przerywania pracy na ładowanie, bo tutaj, aby naładować, należy wyjąć akumulator. Tak, podłączamy go na tym adapterze. Jeśli akumulator jest rozładowany, to po włączeniu do gniazdka zapala nam się czerwona dioda. Po naładowaniu dioda zmienia kolor na zielony i wiemy wtedy, że urządzenie jest naładowane. Drugi sposób zasilania to, tak jak mówiłem, baterie alkaliczne. W zestawie Nivel System dostarcza także dwufunkcyjny uchwyt, który pozwala nam zamocować laser i wpasowywać się na określoną wysokość, jeśli mamy już jakiś tam, powiedzmy, profil zaczęty i chcemy jechać dalej z sufitem podwieszanym, no to wtedy możemy sobie precyzyjnie ustawić, zablokować i pracować, tak? Uchwyt omawiany już też w unboxingu posiada magnesy, mocowanie na śrubkę czy tam na jakiś kołek. Od spodu dwa gwinty, 5/8 cala, 1/4 cala. Śruba sprzęgająca to jest 1/4 cala. W pakiecie także tarcza celownicza z dwoma magnesami, właśnie po to, aby te konstrukcje można było sobie ustawiać. Okulary poprawiające widoczność lasera. Nie są okularami ochronnymi. Weźmy ze sobą CL 3D na naszą stację pomiarową i sprawdźmy, czego możemy spodziewać się po najnowszej odsłonie tego kultowego już urządzenia. Sprawdźmy, ile waży urządzenie z zamontowanym akumulatorem. 698 gram.
Sprawdźmy teraz zakres pracy systemu poziomowania. 0 stopni jest 1, 2, 3 stopnie. System poziomowania jak najbardziej działa. 4 stopnie. 4 przyjmijmy, bo powyżej 4 już piszczy. No tak, na równi na 4 urządzenie jak najbardziej działa. I co? Montujemy za chwilę urządzenie na naszym stanowisku numer 2. Stanowisko jest, przypominam, oddalone 7 metrów 33,5 cm od tablicy kontrolnej. Zaraz przestawimy się z kamerą i zmierzymy, jak grube są linie oraz jak jasno świeci Nivel System CL3D. Czyli zaznaczamy sobie górną krawędź, dolną. Jest 1, 2. Pozioma linia wydaje się nieco bardziej szeroka, ale to jest to grubość ołówka i to jest tak naprawdę 2 mm i podobnie pionowa idealnie między dwoma kratkami się mieści. U nas jest ten problem, tak jak w większości filmów, że po prostu pozioma linia drga z powodu pracy tego całego budynku, no i stąd się bierze te przekłamanie. Prawdopodobnie te linie obydwie są 2 mm. Dobra, zgasimy światło i sprawdzimy luksomierzem, jak jasne są te linie. Linia pozioma. Siedem luksów. Skasujemy. Tryb max. Mamy 0. Linia pionowa. 5 luksów i sprawdźmy przecięcie. I maksymalna wartość na przecięciu linii to 21 luksów. Zapraszam na podsumowanie. Wyniki, które sprawdziliśmy na stacji, są takimi wynikami, powiedzmy, średnimi, czyli wszystko pokazuje nam to, że nie jest to urządzenie, które aspiruje do jakiejś tam najwyższej półki, ale jest to urządzenie, które spełni tak naprawdę największą część oczekiwań, jakie tak naprawdę jako wy użytkownicy macie co do tych laserów, tak? Czyli nie ma najlepszych diod, nie ma najlepszego zakresu, ale nie ma też najgorszych tych wyników, czyli jest to typowy średniak. Ja się często podczas rozmów z wami telefonicznie posługuję metaforą tego, że Nivel System to jest taka Skoda w świecie pomiarów. Nigdy nie będzie to marka premium, ale to, co ma robić, robi bardzo dobrze, czyli wszystkie prace, które chcecie wykonać tym urządzeniem, bez problemu wykonacie, nie wydając przy tym jakichś tam niesamowitych pieniędzy. Dużym atutem Nivel System w porównaniu do marek premium jest to, że jest to urządzenie łatwo naprawialne, tak? Czyli nawet jeśli wydarzy się jakiś upadek, coś się zepsuje, to dostęp do części jest, można powiedzieć, bezproblemowy i wykonanie serwisu tego lasera jest możliwe, czyli jest to chyba jedna z największych zalet CL3D w porównaniu do produktów marki Bosch czy Dewalt, których sami nauczyliście nas tego, że serwis po upadku najczęściej odsyła was z kwitkiem lub z nie kwitkiem, tylko ofertą zakupu nowego urządzenia. Tutaj te naprawy da się wykonywać. Dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Zapraszam was do pozostałych materiałów. Jeśli są jakieś wątpliwości, zadawajcie je w komentarzach. Zachęcam do subskrypcji kanału i dziękuję za obejrzenie tego materiału. Do zobaczenia. Cześć.